Cześć wszystkim, z tej strony Astrid i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mass Effect 3. Tak, jesteśmy ponownie na Omedze, działamy dalej, w sensie idziemy przez kopalnię, o, może w ten sposób. No i dobra, otwierajmy te drzwi, ciemno tutaj, że hej. Ale cóż, poradzimy sobie, co tu mamy, wejście na pomost. O, dzień dobry! Dobra, dobra. Szkoda, fajnie by było tak, wiecie, go zajść od tyłu, jakby była jakaś animacja dla, wiecie, właśnie dla zabicia z zaskoczenia. Tak, natomiast ja tutaj coś znalazłam, tak więc mój ekwipunek to jest właśnie karabin. Dobrze pamiętam, że to karabin i z tego co pamiętam jest wciąż ciężki. No właśnie, Minus 4 do szybkości ładowania mocy byśmy mieli, co? Obrażenia ma takie, za to jest mało... jest wolnostrzelny. Dobra, to wiecie co, ja póki co zostawię może oprawcę. O, to jest myśl. Dobra, i jak to w ogóle strzela? Nie wiem jeszcze, ale nie będziemy marnować tak, o. Poczekamy na jakichś przeciwników. Znaczy ja wiem, że tutaj się po drodze znajduje dość sporo amunicji, natomiast w dalszym ciągu jestem trochę przeciwko jej marnowaniu. Martwy żołnierz. No dobra, zobaczymy właśnie co to strzela, jak to strzela, przepraszam. Znaczy, mi się wydaje, że ja kojarzę jak to strzela... O Jezus Maria, jak to ładnie! Mi się wydaje, że ja kojarzę jak to strzela, ale w dalszym ciągu... nie zdenerwowałabym się, gdybym dostała przypominajkę. O. No i dobra, co tutaj mamy? Dość sporo syfu. W sensie nie, no ja wiem, że to jest jakaś przetwórnia albo coś. Oczywiście, że musi się zawalać, jak ja tylko po tym chodzę. Nie, to tylko mój efekt. Zawsze jak ja chodzę, to się coś rozwala. Jak ja lubię to tło, kurczę, tej Omegi. No i dobra, w takim razie idziemy wyżej. I zobaczymy, co tutaj podziałamy. Zauważyłam. Dokładnie, bądź gotowa na wszystko. No dobra, w takim razie. W sensie, wiecie, ja generalnie zmieniłam sobie oprawcę, bo chociaż to była całkiem fajna snajperka w pistoleciku małym, to jednak ja sobie poradzę tylko z bronią szybkostrzelną, prawda? A z kolei właśnie gdybym miała dwie wolnostrzelne, to bym miała momentami problemy z przeżyciem. Ja o tym już wiem. Chociaż może w sumie właśnie sobie powinnam zmienić tak, żeby mieć oprawcę oraz tą wyrzutnię. Byłoby trochę trudniej. Ciekawiej przez to. Oczywiście miałabym nadzieję, że to by było przede wszystkim dla was ciekawsze, ale dla mnie też. That wasn't war, babe. That was just warm-up. Nie ma jak odmienne podejście, co nie? Dobra, ja się tutaj ruszyć nie mogę, a szkoda, bo już bym zaczęła jakieś kółka robić. Jak to się fajnie rozmywa. I przestało. Bu. Dobra, jesteśmy... gdzieśmy. No interesująco to wygląda, to trzeba przyznać. W ogóle i naprawdę, jak dla mnie akurat jeśli chodzi o lokacje do dodatków Mass Effect 3, wszystkie są zaprojektowane naprawdę super, według mnie. Jak ktoś się ze mną nie zgadza, to proszę mi napisać, co mu nie pasuje. Bo w sumie też jestem ciekawa. Znaczy najmniej mi się podoba właśnie Omega, szczerze przyznam, jeśli chodzi o te trzy dodatki. Dlatego też przychodzę to pierwsze, bo ja zawsze miałam taki system, że od tego co najmniej przyjemne do tego co przyjemne. W sensie jeśli chodzi o kolejność wykonywania rzeczy. O Jezus Maria! Ażem się wystraszyła. W sumie, w sensie zaskoczyło mnie to bardziej. Ja tutaj sobie zwiedzałam, gościu. More like lured. I knew the reactor would be the hard target. I gave you no choice but this route. It's too bad you're on the elusive man's side, Petrovsky. I'm on humanity's side. You're the ones trying to start a war for the
glory of Arya. But now it's over. This isn't over until your next of kin can't identify you. I love your bravado, but have the sense to know when you're beaten. You've been neutralized, and I can leave you there to rot. You might as well give up. Never! Arya, what are you thinking? I'm not going out like this! Arya, don't! Whoa! What the hell is she trying to do? Jaki juwie! Znaczy, z tego co widzę, to albo rozwalić, albo chociaż zrobić dziurę w tym polu. Super, idą mechy. Ja bym w trakcie tej walki jeszcze chciała podziałać w zakresie właśnie eksploracji, bo nie było mi dane niestety. Tak, mamy tutaj w tej chwili oczywiście aktywną tylko Nairin, bo czemu by nie? To jest jeszcze gorsze niż mieć aktywną tylko Arię, w mojej opinii, bo gdzieś ta wieżyczka się zrobiła. Pojęcia nie mam. Ciężko powiedzieć. Gdzie jest ta wieżyczka? Tu są mechy. Możesz... Tyk. Kto to robi? Aha, tak to działa. Czy za mną ktoś jest? Oczywiście, że za mną ktoś jest. Dobra, wiecie co? Fajnie, że strzela, fajnie całkiem strzela, ale jednak bardziej mi się przyda właśnie ta szybkostrzelna broń. Dobra, oczywiście, że mnie to boli. Daj, spadaj. Kolejny. Ała, ty ciulu. Dobra, mamy to. Ała. Kurka wodna, oczywiście, że ich zwłoki, kurczę, na mnie negatywnie działają. Ugh. Moja wieżyczka żyje? Nie. Super, nie ma co! Sonda? Ty to co? Czego tu szukasz, ja się pytam? Ech. Czego mnie blokujesz, Arjo? Wystarczy mi już, że mi nie pomagasz kompletnie w czasie walki. A tutaj się ciężko chodzi, jak cię co chwilę atakują. Dobra, ja sobie pobiegam. Tutaj widzę już mecha przez ścianę. Tak, żeby tylko przez ścianę. Znaczy przez ścianę, przez barierę. Nie no, tutaj chyba niezbyt coś jest, wydaje mi się. Dobra, kolejny padł był. Dlaczego tu nie ma mojej wieżyczki, ja się pytam. Albo mojej sondy chociaż. Dobra, sonda. Sonda załatwiła sprawę. Tam rzucimy wieżyczkę. Kurczę, znowu. Znaczy ja wiem, że oni nawalają w te wieżyczki. Znaczy mnie. W ogóle to jest to, kiedy mi się wygodniej celuje z biodra, a nie właśnie z celownikiem. Z celownika korzystając. Znaczy z celowania korzystając bardziej. Dobra, tutaj mogą iść od tej strony jakieś. O! Już, tak? No dawaj, Arya, dasz radę. Ja za cię podziwiam w ogóle, że zaczęłaś i że ci się udało coś tu podziałać. Spirits, Arya. How did you know you could do that? I didn't. Aha, okej. Czyli teraz mam dotrzeć. O, cześć, Nairin! Ciebie tu nie powinno być, nie ma jak bugi gry. A że się właśnie do mnie teleportowała. Cześć. Dobra, wiecie co, ja idę po prostu przed siebie, bo to nawet słów brak. Normalnie. Niby nie da się przekroczyć pola, co nie? Niby to jest skrajnie niebezpieczne, takie tam zdety, co nie? Ale jednak Nairin się udało, bo bugi gry. To jest to. Piękne.
za późno. Gdzie mam dotrzeć, ja się pytam. Tam mam dotrzeć, okej. Dobra, lećcie. Tutaj akurat ja wiem, że się najbardziej chyba opłaca właśnie po prostu biec przed siebie. Tylko właśnie może bym się trochę podleczyła. Goddammit, nic nie widzę. Jakie mam tu iść? Tutaj jest przejście. Przepraszam, ale ja kompletnie nic nie widzę, serio, bo oczywiście ja muszę to nagrywać w godzinach porannych, co nie? Co oznacza, że haha słońce. Haha słońce, haha... pali w ekran, haha nic nie widać. Bo niestety tutaj jest ciemno. W sensie trochę masochistyczne podejście z mojej strony, ale... W sensie nie wiem, idzie się względnie rozeznać, chociaż jest trochę ciężko momentami. Dobra. Idę, spokojnie. To chyba tutaj, tak? Sterowanie reaktorem. O kurczę, normalna klawiatura. Kwerty. Shut it down and thousands of people perish. You hearing this, Arya? Yes, and I don't care. Shut it down. Shepard, don't. Try rerouting power away from the force fields. Nie będziemy zabijać ludzi. Jak możemy tego uniknąć? It's commendable, but it might... Maybe if I was a stupid grunt. A, to pewnie dlatego, że jestem inżynierem. Możliwe. Bo wcześniej pamiętam, że mi się ta interakcja nie oświetlała i dlatego, wiecie, też mnie zaskoczyła. I ja tak, zresztą możliwie słyszeć, jak normalnie mi ręka poleciała do myszki. W sumie nie wiem, czy słyszeliście, czy nie. Ciężko powiedzieć. Ale jak mówię, pierwszy raz widzę tą interakcję w sumie. Ale jestem zadowolona. Z tego, że jest w ogóle. No i co? No, nagle się przestaliście czuć tak bezpiecznie, co? So be it. All units, battle stations, prepare for attack. Get the demolition crews into position. Saperzy, co? O kurczę, ktoś się chyba stipulzował bez ramion od ciała. W sensie na baczność się stipulzował, o. You brought all your skill to bear and accomplished the task without sacrificing lives. I applaud you. Shepard remains cool under pressure. Mind clear, shit together. Take a good, hard look. That's what fearlessness looks like. What are you driving at, Arya? You fought bravely against those mechs in there, Nyrene. Very impressive. But? Why can't you bring that same grit when adjutants attack? It's pathetic. You tense up at the mere mention of those abominations. Lay off. She just saved you. I'm trying to help her, Shepard. Call it tough love. The war's starting. I don't mean to miss it. She's never been big on thank yous. Dobra, znowu mamy widok jakiś na Omegę właśnie, podczas ekranu czytowania. All force fields down. Civilians taking to the streets in droves. Cerberus pulling back. That won't last. The people don't have the training to go up against Cerberus front lines. They'll be wiped out. Civilian casualties can't be avoided. You'll have to accept this. Say what you will, Arya. I won't allow senseless deaths. Do what you can to protect them. Of course, Commander. Report. My team is scouting the maintenance tunnels. We've encountered Cerberus forces escorting engineers. They're moving gear. Look to be setting explosives to the station's central support columns. Bray, engage. Delay them as long as you can. We're coming. Got it. Roll out, people. If they detonate the main column, they'll cut off the way to Afterlife. The Talon offensive will be stopped cold. So we split up. Yes. Nyrene, lead the frontal assault. Shepard and I will meet you in the markets after we've taken care of those bombs. Of course. But don't count on me building your memorials if you get yourselves killed. Wiesz, nawet mojego?
I like it when you're feisty. The only route to the central column is through the tunnels. Fajnie, mamy stację modyfikacji broni, z pewnością sobie skorzystam, bo absolutnie mi się nie podoba ta broń. Więc powracamy do naszego oprawcy, jako druga broń. Co my tu mamy? Celnik termiczny, tak? Do karabinu jakiegoś. Snajperskiego, może być i do snajperskiego. Co my tu mamy dookoła? Zestaw medyczny z punktami doświadczenia, tak? Dobra, zaraz się tym zajmę, spokojnie. Bo oczywiście wy sobie nie dacie sami rady, bo co? Aha, tutaj są głównie mechy z tego, co widzę. Ech, nie udało się oczywiście. Dobra, ja się właśnie może schowam, co by trochę życia odzyskać. Natomiast tak, sonda może. Ponadto wieżyczkę bym tam sobie rzuciła daleko. Oj, daleko. Dobra. No i fajnie. Tutaj mamy pylon tarcz. Widzę, że tutaj się jakoś kończy zasięg tego pylonu tarcz. Ja nie mam radę rozwalić. Dam radę, dobrze. Spadajże. Kto mnie tutaj zachodzi od boku albo próbuje zachodzić? Nikt, to po prostu Aria nie trafia. No dobra, można i tak. No, oczywiście są zwłoki tych mechów. Ojej, Juniu. Ciebie się tym nie spodziewałam. Dobra, tam właśnie jest Nemezis. To wiecie co? Ja też się pobawię w snajpera w takim razie. Ach, serio? Ej. O to mi chodziło, o to chciałam zrobić. A, tam jest Nemezis, tak? Okej, już nie. Dobra. I wracamy chyba do kaziciela. Mi się wydaje, że to właśnie będzie optymalne. Padajcie, rzesz. Dobra. Tyk. Oj, powodzenia z przyjściem tutaj bez dostania obrażeń, ale się na szczęście udało. Miło. Tutaj oczywiście nic nie ma w tle. Co się wiecie, ja tak biegam, bo faktycznie ja liczę, że trochę pieniędzy jeszcze znajdziemy, szczerze mówiąc. Tutaj rury nie wytrzymują powoli. Tam mamy kolejnego pylona tarcz. Trzeba przyznać, ta broń jest fajna, ale na bliskie odległości. Czy ja cię mogę, tak? Mogę cię, tak, dobrze. Bałam się, że znowu mi się nie da ten pylon tarcz, bo oczywiście one to są pod tym względem kapryśne, dość, że wiecie, raz się dają przeciążeniem rozwalić, a raz powodzenie. Dobra, co my tu mamy? Oczywiście, że wszystko wybucha, jak idę. Tutaj, tak? Coś jest w teorii. Natomiast ja sobie jeszcze właśnie przebiegnę się. Tutaj można będzie zejść na dół, już widać po drabinie. Ale... Doru. Dzielnica Doru, co? No dobra, w takim razie. Coś tutaj jest? Oczywiście, że nie, bo po co? Nie lubię tego, że tutaj nic nie... że tutaj niczego nie ma. O. Ejś. Dobra, w takim razie schodzimy. Tak, tylko że ja tak patrzę, kurczę, jak tu zejść. Mogę tutaj normalnie zeskoczyć, halo? A, w ten sposób. Może i tak. Dobra, to sobie zejdziemy. Tak, i tutaj właśnie jest kanapa Ari. Nie, wcale. dobra, w takim razie, co my tu mamy jeszcze? O, jednak coś jest, datapad z kredytami, super. W ogóle ja mam kredytów w tym momencie? Niecałe 20 tysięcy, no dobra.
Prawie 20 tysięcy. I tak dobra sumka. Powiedzmy sobie szczerze. Kto by nie chciał mieć tyle pieniędzy w prawdziwości? Dobra, w takim razie zobaczmy, co tutaj jest. Czy coś tutaj jest? Oczywiście, że nie, ale jest stacja medyczna. Zawsze mnie to jakoś pociesza. No i dobra, obchodzimy drzwi w takim razie. I mi mignął tutaj wróg. To jest stróż. No hej. Nie, serio, nie udało się. Dobra, jako że mi się nie chce z wami bawić. Moi mili stróżowie. O kurczę, obaj padli byli. Tutaj ktoś albo chce się dostać, albo chce ze sobą zamknąć. Jedno z dwóch. Chyba jednak zamknąć ze sobą. Nieważne, idziemy dalej w każdym razie. Skoro możemy. Tak, natomiast tutaj właśnie jeszcze ktoś jest. Na pewno stróż kurczę kolejny. I dobra, udało się na szczęście go się przestrzelić przez jego tarczę, więc dobrze, w sensie przez tą dziurę tarczy. Też dał się podpalić, dziad. Głupi jakiś. Ajaj. Jak ja mam iść, kurczę, tam, tutaj? Tam jest central support. Dobra, spróbujmy tutaj przejść. O, ekwipunek. Bo właśnie wiecie, za znajdźkami, prawda? Znajdźkami, znaczy, no wiecie, za suwenirami. I idziemy już tam, gdzie mamy iść. Tak w ogóle jak tam z poziomem jest? No jesteśmy w połowie mniej więcej. O Jezu, patrzcie na nasz wskaźnik reputacji. Szalony. Dobra, wobec tego dalej. Ruszajmy. Nic tutaj ciekawego nie ma. Tutaj, tak? O kurczę, no dobra. Nie ma jak przygody, sterowanie. O Jezus, pamiętam to miejsce w sumie. Nie za pozytywnie, przyznaję bez bicia. Żebym przekonana, co zabezpiecz okolicę. Oczywiście, że tak. No dobra. Poruszajmy wobec tego. Kurde, Bela, chciałam tamtego, którego podpaliłam wcześniej. Tyk. Czy ktoś obok mnie jest? Nie widzę. Dobra, to w takim razie ja sobie tutaj z medigela skorzystam. To sobie dorzucę. Czemu by nie? Dobra, nie mam umiejętności, ale Aria ma. Dobra, już? No i wyraźnie już. Zestaw medyczny, super. O, co tutaj jeszcze jest dookoła? A jak ja lubię ten moment w trakcie dnia, kiedy wiecie, kiedy chmury zachodzą, słońce i nagle się robi ciemniej. Tak teraz mam, bo ja oczywiście muszę mieć biurko blisko okna. Bo czemu by nie? Także mi idealnie z rana właśnie pada słońce na monitor. Na szczęście ten efekt mija około 10 rano. Znaczy 9, 10, taki wie. Więc chociaż tyle. Aha, tutaj już patrzyłam. Czyli to już okrążyłam całość. W sumie nie wiem, dezorientuję się trochę tutaj w tym miejscu. Co się wiecie, kiepsko mi właśnie zachować orientację w terenie, jak mówię. Dobra, w takim razie już chyba czas działać, nie? Sterowanie panelem dostępu. Aha, trzeba tam dotrzeć do każdej z tych kolumn, tak? Tak, szło się domyślić. No, oczywiście, że nas będą atakować. Standard. Ładunki wybuchowe. Tak. Mam 5 minut, tak? No dobra, da się zrobić. Nawet bym powiedziała, że powinno się dać się bez większych problemów. Dobra, tutaj damy rozbłyskiem ich. Na szczęście mogę używać mocy. Znaczy nie mocy, tylko pauzy taktycznej w trakcie rozbrajania tych bomb. Bo czasami nie można. Znaczy, pamiętam, że w jedynce były takie zasady podłe, że nie mogłam zbytnio używać właśnie tej pauzy taktycznej. Ani nic, dobra.
Ważne, że się od granatu odsunęłam. Dobra, i jeszcze wieżyczka bym rzuciła. Gdzieś. Tam się gdzieś ułatwiła. Dobra, może być. Okej, okay, bomba kolejna wobec tego. Biegniemy dalej. Na szczęście Aria zbiera. No, chyba cię pokrzaniło. Dobra. Na szczęście Aria zbiera większość boleści tutaj, które można dostać, można otrzymać. Jak można tutaj otrzymać różne boleści, to ma sens, nie? Tam moja wieżyczka, zarówno jak i sonda, jeszcze żyją, miło. Tam tutaj dokładnie sobie działają jeszcze. No cześć. Jakim... W sensie, dlaczego mi wieżyczkę musisz rozwalać, ty? Ty dziadzie, ty. To cię prosił. Dobra, Aria, co tam? Gdzie mnie prowadzisz? Aha. We're clear. Good. Nyrene, things are under control here. What's your situation? We're advancing through the Gozu district. Move forward. Keep that flank covered. Yes, boss. We're holding our own, but Cerberus has started targeting the civilians. Reports of casualties are coming in from all sectors. Save those you can, and head for the rendezvous point. We'll meet you there. We'll do what we can. Nyrene out. So, how exactly do we get to Afterlife from here? I'm thinking the straightforward approach, for a change. Okej, okay, pasuje mi. Dobra, w takim razie biegniemy oczywiście. Obchodzimy kolejne drzwi za wiatrakiem tym razem. Nie ma to jak obchodzić drzwi za wiatrakiem. To ma jakiś poetycki sens. Obejść drzwi za wiatrakiem. Yeah. Dobra, tutaj oczywiście słychać strzały dookoła. Mamy szybką lufę do strzelby, co? No dobra, w takim razie to sobie wchodzimy po drabinie. Ja tylko właśnie muszę patrzeć, gdzie jest tutaj... gdzie jest przód drabiny, a gdzie tył? Datapad, którego nie mogę zbadać, bo po co? Tam coś jeszcze może być? Nic nie działa. Jak mi was szkoda, że nic wam nie działa. No ups, że tak powiem. Dobra, co tutaj jeszcze jest? Jest amunicja, też się przyda. To prawda nie mi, bo ja mam pełno, ale może Ari. O! Są mocniejsze, kiedy ich pojawienie się jest oskryptowane. To trzeba przyznać. Doru District. No dobra, to pędzimy w takim razie. Dzień wideo, tak? Tutaj zejścia nie ma. Ja wiem, że momentami zauważam rzeczy wiecie, rzeczy oczywiste, natomiast jak mówię, trochę teraz nie widzę otoczenia. Aha, tutaj można zejść na dół, z tego co widzę. To jeszcze sobie wejdziemy tutaj, gdzie są otwarte drzwi. W takim razie. Szafka, super. Szafka z pieniędzmi. No i dobra, teraz sobie zejdźmy na dół. Oczywiście Cerberus. Ojcie panie, jakaż tutaj komora. Może za chwilę do tego dzienniczka, tak, do pamiętniczka, o, bardziej.
Zobaczmy, zobaczmy. Tutaj kompletnie nic nie ma dookoła. Dobra, w takim razie dziennik wideo, sobie posłuchajmy dziennika. With the civilian population contained, we should be ready to initiate the next phase of the project on schedule. Before host conversion, we should begin the process of fusing the control implants to the subject's nervous systems. With the current success ratio, we project being able to surpass demand by 300%. The first generation adjutants have been transferred from the containment area and are being outfitted with the implants. The previous batches have been processed and moved to the storage area. We can now control when and where the adjutants convert their victims. Initial testing on various species provides ample proof the virus can adapt flawlessly, regardless of the host used. Dobra, sobie to pominiemy, bo to jest coś, co już słyszeliśmy. Those idiots were experimenting on adjutants. That explains the ones we saw earlier. Cóż, ja w sumie się nie dziwię. W końcu to Cerberus, oni muszą nad wszystkim eksperymentować, co tylko im się prześlizgnie przez łapy. Notatka priorytetowa, testowi adiutanci uciekli, mają bezzwłocznie zostać schwytani i przeniesieni do obszaru przetrzymywania kwatery głównej, centralnej. Za wszelką cenę unikać szkód pod karą poważnego obcięcia żołdu bojowego. Okej, to idziemy. W takim razie ja już tutaj w tle widzę dziada kolejnego. Czy tutaj są adiutanci? To jest dobre pytanie. Ocie panie, pan ma kurczę zdrowie nieskończone normalnie. W sensie, nie, przepraszam, nie tyle nie zdrowie nieskończone, to po prostu gościu imienia nie ma. To bardziej jest adekwatne. Dobra, w takim razie przechodzimy tam do nich. Niech zgadnę, właśnie akurat kurczę zginął. Dobra, w sumie standard. O, Atlas! Czy tutaj gdzieś jest jakaś ciężka broń? W sumie nie pamiętam. Czekajcie. Trochę kiepsko mi się rozglądać. O, fajnie, amunicja w powietrzu. Standardzik w sumie. Tam widzę inżyniera. Inżynier to jest? Nie, to po prostu jest rzucany granat. Okej. Okay. Zero różnicy. Przeniesiemy się trochę. Pobiegamy. Bo ja jestem ciekawa, czy tu właśnie jest gdzieś ciężka broń. W sumie bym się nie zdziwiła, jakbym nam dostarczyli tutaj ciężką broń. Akurat tak obo, czemu by nie? Masz Atlasa, to masz też sposób łatwego go pokonania. Nie wiem, może coś znajdziemy. Kto szuka, nie błądzi. I w ogóle ekwipunek tutaj jest jakiś. Ała! Atlas, ty dziadzie. Jak śmiesz? Masz sondę, żebyś się... Masz sondę, żebyś się z nią bawił. O. Masz też wieżyczkę, żebyś też się z nią bawił. Po prostu dbam, żebyś miał towarzystwo. Tak w skrócie. Halo, ktoś coś tutaj? Halo? Gdzieś? Nie wiem. No póki co nawet mamy jeszcze pełne życie. Jeszcze. Już nie. Ale zaraz w sumie będziemy mieli, jak mi się odładuje życie. Bo na szczęście mi nie spadło poniżej tego paska. Więc dobrze. Dobra. Padł zwykły dziad. Tutaj kolejny zwykły dziad jest. Ahaha, nawet paruj. Kurde bela, serio? Weźże się ode mnie. Chyba tutaj kolejny idzie z kolei, albo kolejni. Przepraszam, nie idzie, tylko tam po prostu stał sobie. Za mną też jest jeden, z tego co widziałam. Aha, tam jest Aria. Okej, pasuje mi to, że tam jest Aria. Nadal mam pełne życie. Pragnę zauważyć. Sonda. Zestaw medyczny. Do ciebie nie chciałam akurat przychodzić, ale dobra. Czy tutaj jeszcze są zwykli? Tak, jest jeszcze Nemesis. Bo czemu by nie? Dobra, ja bym się tutaj wycofała w sumie. Dobra, ona spłonie, dobrze. Okej. Czas w takim razie podziałać przeciwko Atlasowi. Masz ty. Okej,
O, wieżyczkę. Masz ty sabotaż, żeby ci się lepiej strzelało. Plus... Jesteś rozwalony już? Nie, bo po co? Tylko ja tak patrzę, Aria mnie trochę zmyliła. Bo właśnie ona zaczęła chodzić jakby swobodnie. Dobra, aż awans dostaliśmy i przy okazji gra się przycięła. W takim razie sabotaż też ulepszymy. Zniszczone roboty pozostające pod wpływem sabotażu wybuchają, okej, okay. Albo szybkość ładowania. Nie, dobra, to sobie ulepszymy, żeby wybuchało, bowiem dobra eksplozja nie jest zła. Jej punkty zostawiamy. W takim razie... Dobra, sprawdźmy, czy tutaj gdzieś na środku nie było jakiejś ciężkiej broni. Ale z tego, co widzę, nie. Nie było. Okej. Okay. No dobra. W sensie trochę jestem zdziwiona, że nie było, ale z drugiej strony... W sumie normalne. No i dobra, w takim razie drabiną na górę. Drabina najlepszy przyjaciel człowieka, pamiętajcie o tym. I liked it better when Morden Solis was here shooting up looters. Morden is dead. Pity. He was a very practical kind of Solarian. Mówisz, że jesteśmy blisko kliniki Mordina? Albo wy klinice Mordina może nawet. Ciężka lufa do pistoletu. Ta, to jest klinika Mordina. Chociaż trzeba przyznać, że trochę inaczej wygląda w trójce, niż wyglądała w dwójce właśnie. Chociaż może to jest po prostu droga do kliniki Mordina. Czekajcie, zaraz się przekonamy, jak sądzę. Ta, tutaj jest klinika Mordina. Tylko, że trochę rozwalona. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to właśnie to. Albo jak mówię, na dalszym ciągu może droga jest po prostu do kliniki. Nieważne, nie będę się na tym rozkliwiać za specjalnie. Aha, Nairin i Arya, a mnie nie ma. Nic tak kończył, bo po co? Da się zrobić. Albo ja nawet zrobię coś innego, bo czemu by nie? Mianowicie... Niech będzie chwilę po mojej stronie, co? Aluxera. Cześć, inżynierze. Co tam? Sam do mnie przyszedł, dobrze. O, przepreferowana. Stróże. Przez chwilę zapomniałem, jak oni się nazywają. Czy w ogóle was, na was podziała sabotaż? Żeby wam się bronie przejrzały? To w sumie o to mi głównie chodzi. Tego sobie rozwalimy. Tego też sobie rozwalimy. No i dobra, mamy to. Wobec tego. Jezus Maria, nie pij się. Nie wiem w sumie. Nie, szczerze, nie wiem, czy tutaj jest ta klinika Mordina, czy gdzie. Nawet się nie mogę cofnąć, żeby to zbadać. Bu. Ciężko powiedzieć, szczerze. Może to dlatego, że jest generalnie ciemno. To jej nie rozpoznałam. Kto wie. Tu nie jest przypadkiem Solar Electronics. No właśnie, tu nie jest przypadkiem Targ na Omedze? Nieważne. Idziemy na górę. Na chwilę obecną. No i dobra, w takim razie otwieramy drzwi. Cześć! Na targu, co? Czy ja mogę tutaj przejść? Niespecjalnie. Złom cywil. A kto wie? Zobaczymy jeszcze, nie? Ja tam wszechwiedząca nie jestem. No i Rin jeszcze nie ma z nami. Możliwe w ogóle, że to są... Tak patrzę, że możliwe, że to są zabudowania, które postawili, jak była zaraza na Omedze. Z tego nie muszę korzystać chwilowo. Serio? Szalony prorok. Na Boga. Oh.
Pamiętacie szalonego proroka? Szczęście wcześniej. Ja słuchałam, wysłuchałam każdego jego kazania. Pamiętam. Co się w odniesieniu do Cerberusa, ja się absolutnie zgadzam. Ale nie każdy człowiek do zaraza, nawet bez przesady. Dobra, coś jeszcze powiesz? Coś jeszcze? Let not the lesser races steal our places within the purity. Obey the word and repent with fire, oil and guns. Ale sobie normalnie zebrał tłum. Widzę, że okupacja okupacja jest mu na rękę. O, może w ten sposób. Więcej ludzi słuchaj kazań w ogóle. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Tutaj cywil kolejny. Droga wolna. Myślę, że drzwi można otworzyć. Oni ostrze. No dobra, to ruszamy dalej. Cześć, Kroganin. Mamy windę, tak? Aria mi się teleportowała. Zniknęła na chwilę. Cerberus is still on my station. Of course something's not right. Not what I was talking about. I'm checking this out. Going radio silent. What the hell is she doing? Cóż, idzie na zwiad. Tak to się nazywa oficjalnie, Aria. Where's Nyrene? Scouting ahead. We've got our hands full holding this area. She's going on to afterlife. Ja w sumie żałuję, że ja nie rozpoznałam tego, no. Kliniki Mordina. Jezus Maria, naprawdę? A, przyszli adytanci. Ale wy paskudni jesteście. Kolejne paskudne istoty. To wygląda, jakby mieli jakieś rury do paszczy oraz do nosa wylepione. Trochę ich jest. No to jedno działo Cerberusa, w sensie człowieka z Cerberusa się zachowało, nie? To ma sens. Wszystkie inne wyparowały po prostu, ale to jedno nie. Okej, no Aria się zdenerwowała. Czy ja tu mogę? Nie mogę zapisać. Tak, natomiast to jest teren, który akurat znamy i to tak ewidentnie znamy. Tutaj za każdym razem przychodziliśmy właśnie na Omegę. Za każdym razem tutaj trafialiśmy. Dobra, pędzimy wobec tego. Chyba nic nam innego nie pozostaje, nie? No to wyszło ładnie. Dobra, lecimy wobec tego dalej. Tak, Piotrowski musi zginąć. Przez niego zginęła Nyrene, więc trzeba się oczywiście odwdzięczyć, nie? Nyrene Kandros was a good soldier. It's a shame she had to die for your petty ambitions. You're a dead man. No, wait. No jasne, bo czemu by nie? Divide and conquer, commander. Kandros killed the adjutants we hadn't finished experimenting on. These are fully under our control.
the prototypes for our future army. Oczywiście, że tak, bo czemu mnie i teraz ja sama muszę z nimi walczyć. Czy ja aktywowałam sondę? Aktywowałam, dobrze. Okej, okay, co ja mam teraz porobić? A wiem, co ja mam porobić. Muszę po krańcach oczywiście biegać. Właśnie, obejść konsolę. Aha, obejść konsolę i tam trzeba jeszcze rozwalić właśnie dziada. Dobra, to sobie może pobiegamy wpierw i poobchodzimy te konsole. Aha, nie mogę, dopóki nie rozwalę tego jednego generatora, który odsłoniłam te. Dobra. By się przydało wieżyczkę. Tak, natomiast za mną adiutant, no właśnie. Ja tak patrzę tutaj właśnie, co jest za mną dokładnie. Aha, obejdziemy. Co tutaj we mnie strzelało, adiutant czy coś innego? Nie mam zielonego pojęcia, to jest najgorsze. A, dobra, tutaj obok mnie raczej niczego nie ma, więc sobie na szybko rozwalimy dziadostwo. Póki co niczego nie ma. Dobra, rozwalone wobec tego. Medizel, medizel. Do diabła z tym. Cześć. Nie chcę cię tu, spadaj. Dzień dobry. A, w takiej chwili muszę przeładowywać, serio. Tam adiutant idzie. Tak, na szczęście zostało jeszcze ostatnie. Chyba. Natomiast tutaj ja się wcześniej obeszł. Tam jest jeszcze. Okej, okay, dam radę, spokojnie. Nie ma problemu. Jak mówię, na spokojnie, damy radę. Nie ma czym się przejmować. Tutaj może wieżyczkę. Obok mnie sądy sobie wezmę. Dzień dobry. Pyk. Aha, dziad tutaj strzelił. A ten dziad, dobra, zabezpieczy okolicę. No i fajnie. To jest Aria. Boże, ja myślałam już, że adiutant do mnie przybiegł. Ała! Ja chyba tu zginę. Na to wygląda. Ała! Nie zginęłam! Nie wiem jak! Dobra, tego tutaj rozwalimy. Tutaj jest dziad Cerberusa. Dobra. Damy radę. Spokojnie. Na szczęście walczymy na terenach znanych nam, znanych i lubianych. Ahaha, wow. Ty, ja nie chcę, okej, okay? Zwyż, że... Ajaj, drugi. Ajaj, szturmowiec. Ajaj, pylon tarcz. To może się przydać akurat. Daj mi tarczę. Chociaż trochę, nie? Ty! Wejrzyj się. A, kiepsko ze zdrówkiem. Jak ze zdrówkiem? Kiepsko ze zdrówkiem. O nie! Idealnie. Dobra, pięknie. Wyszło. Materdeo, jaki tu chaos jest. Na chwilę obecną. Co mnie tu boli? Ty mi ból zadajesz i ty. Oboje. Dobra, może być i to. I tak nie podziałało. Tam widzę Aria chyba za mną idzie. Tutaj w ogóle jest adiutant. Tak, ale adiutanta sobie rozwalimy. Przynajmniej takie jest założenie. Weź na mnie, nie skacz. Kto ci pozwolił? Ja sobie nie życzę. Ała, no kurka wodna, Anemesis. Zdążyłam, fajnie. Dobra, tutaj sobie podpalimy ludzi. Dobra, po Nemezis, super. Cieszy mnie to. O! Wszyscy! Poddał się. No dobra. My w takim razie idziemy do niego. Cease and desist all aggression. It's over. Przegrał. Commander Shepard, I surrender myself into your custody.
That is the most pathetic thing I've ever heard. Shepard, I'm unarmed, and I can give the Alliance intel on the elusive man. You'll say anything to save your skin. But I let you escape, Omega. I deserve mercy. Is this true, Arya? Yes. Cerberus had successfully taken the station and he let me go. Do you feel that, Oleg? That's death. Only inches away. Remember this feeling. I'm letting you live. For my partner and for the war against your master. You better cooperate. Take him, Shepard. You and your alliance can decide his fate. Just get this filth off my station. Commander, glad to see you've had a calming effect on Ms. T'Loak. I tried talking sense into her one time. I look forward to hearing how you pulled it off. Don't assume you know where this is going. What? From what I understand, high-ranking Alliance POWs lead fairly comfortable lives. Who knows? You and I may even become... Ty jesteś jeńcem wojennym, właśnie. A jeńce przymierza. Dobra, nieważne. Myślałam, że powiedział oficerowy przymierza. I tak właśnie tak... Tak czyta mi takie, co? Tak więc jednak mój błąd, nie jego, powiedzmy. Around with you for a few hours and I go all soft. You're like a disease. Dzięki za komplementy normalnie. It's not soft to recognize that. You sound like someone trying to sell something. I admire your tenacity. And thanks to you, I have Omega back. Tak, i ja tutaj pozwolę się sobie wciąć, mianowicie, po pierwsze, Oleg wspomniał, że mamy uspokajający wpływ na Arię, a z kolei Aria sama powiedziała, że parę godzin z nami i zmiękła. To nie jest powiedziane przez przypadek, mianowicie zależy się od tego, jaką my ścieżkę tutaj obieramy, czy prawości, czy egoizmu, czy nawet neutralności, Aria się zachowuje inaczej. Więc to też jest fajna rzecz, że nasze zachowanie ma wpływ właśnie tutaj na to, co się dzieje dookoła, ponieważ Arya równie dobrze właśnie może zabić tutaj Olega, jeśli właśnie nasze działania są, idą jakąś konkretną ścieżką, więc no. W tym przypadku akurat właśnie Arya oszczędziła go. No i tyle w sumie. Tak więc dalej z dialogiem. So what's your plan? There's a lot to rebuild. Starting with this. Command center. It may take some time to remove the general stink from my throne. Wonder if I'll ever really enjoy the pole dancing in here again. The citizens of Omega have been through a lot, Arya. Try to remember that. How can I forget? There are reminders everywhere I look. And don't worry, I'll honor our arrangement. Troops, ships, and a mountain of Izo. You earned it. Then I'll be going. Bray will take you back. I have a station to whip into shape. Citizens of Omega, hear me. I, Arya T'Loak, have given you back your lives. My rule is reignited. My hand is on the controls once more, and I will not let go again. Each of you owes a debt. Gain my favor by rounding up the remaining Cerberus invaders and we will cast them from our home. Then bury and mourn our dead. My methods haven't always been popular, and I can't promise that will change. But securing this station and everyone inside it is now my primary purpose. No one will imprison us again.
We may be bruised. We may be bloodied. We are Omega. You always get these crap details, Bray? Not this time. You got a galaxy to save. Let's get you off this rock. Ach, i ta symboliczna zmiana tego, nie wiem, hologramu, szyldu, czegokolwiek. No właśnie, jako znak, że faktycznie Arya tu wróciła, a Cerberus został wypędzony. God damn it, trainer. Tak, natomiast ja chyba z Chakwas rozmawiałam przecież już, nie? Tak mi się wydaje. Ostatnio jakoś, czekajcie, nie drużyna, tylko dziennik, przepraszam. Zakończyliśmy właśnie Omegę, sortuj według nazwy, a czekajcie, szef Cerberusa, technologia, kodeks starożytnych, no nie mam już tego zadania z Chakwas, więc uznam, że to jest po prostu bug, że ona o tym mówi. Dobra, terminal osobisty, szybko sobie zobaczmy, na pamiątkę. Nadasta Arya T'Lok, temat na pamiątkę. Shepard, wysłałam na Normandię szachownicę Pietrowskiego. Nie pasuje do nowego wystroju ze światów, który mam zaplanowany, Arya. Ja bym jeszcze chciała sprawdzić dwie rzeczy w tym odcinku. Mianowicie, po pierwsze, do kajuty kapitańskiej się udamy. Właśnie zobaczyć tą szachownicę, bo ona właśnie tutaj trafia. No i zobaczmy, mamy tą szachownicę, jak widać. Można zaprosić trainer, mamy w końcu solidne figury. Natomiast drugą rzeczą, którą ja bym chciała sprawdzić, to czy ja w hangarze promów mam dostęp do centrum handlowego Harota. About time you loosened up a little. Not sure how drinking mezcal late into the night makes me a better crewman. Mezcal? How does it not? Gives you heart. You need heart to fight this jak kind of jakiś alkohol. Heartburn, maybe. Seriously, could we at least get some decent tequila? Hey, you're the procurement specialist. Set us up. Oczywiście, nie ma to jak wykorzystywanie swojego stanowiska, nie? Ale widzę, że tutaj się przearanżowali, jeśli chodzi o ich miejsce pobytu. Natomiast ja nie będę tam teraz ze wszystkimi gadała, myślę, bo oni z tego, co pamiętam, nie bardzo wspominają na temat... nie widzę. Na temat dodatków ogólnie, chociaż może... A z wrażenia mikrofon przewróciłam prawie. No, chyba niespecjalnie. Nie ma. Niestety, centrum handlowego Harota. Ubolewam nad tym, bo chciałam jeszcze wykupić z niego rzeczy. Dobra, natomiast całościowo skończyliśmy właśnie dodatek Omega. Później sobie jednak porozmawiamy z tymi towarzyszami, żeby się nie czuli pokrzywdzeni ani nic. No i dobra, odcinek się oczywiście przedłużył, bo akurat jak miałam go kończyć, to weszłam w akcję, która mi zapisać nie pozwoliła, a też stwierdziłam, że taki cliffhanger to jednak może lepiej, nie? No ale cóż, w tym momencie kończymy. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek oraz sam dodatek DLC, ponownie to zrobiłam, dodatek Omega, albo inaczej, dodatek obrazujący odzyskiwanie Omegi, wam się podobał i żebyście też oglądali dalsze odcinki z Mass Effect 3. Tak więc do usłyszenia z tym razem, cześć!